Bo tak naprawdę my, my nie gramy w grę, kto z kim wygra. My gramy w grę, że albo wygramy razem, bo się zatrudnimy, albo wygramy razem, bo się nie zatrudnimy. Lean Management po polsku. Podcast dla wszystkich, którzy chcą usprawniać swoje procesy i zarabiać dzięki temu pieniądze. Posłuchaj rozmów z moimi gośćmi i zainspiruj się do działania we własnej organizacji. Zaobserwuj ten podcast i koniecznie wystaw ocenę. Życzę dobrego odbioru. Tomasz Kowal. Gościem tego podcastu jest człowiek, który się nigdy nie zatrzymuje. Zbudował już przyzwoity biznes, ale ciągle mu mało. To jest Wojtek Stanowski. Miło Cię widzieć. Dziękuję, że zaprosiłeś mnie do swojego podcastu. No mam nadzieję, że będziemy mieli tutaj ciekawą rozmowę. Odpowiemy na sensowne pytania, które gdzieś tam nurtują ludzi. Może powiem coś mądrego. Liczę, że się uda. Bez wątpienia. Ty chcesz zostać liderem wśród okien w Polsce, a na twoim profilu wyczytałem, że chcesz zdigitalizować branżę wartą 64 miliardy euro. W Europie samej. Dokładnie tak jest. Myślę, że nasze ambicje nie sięgają tego, żeby być firmą... Polską, tylko e, odkąd zobaczyliśmy, jaki jest potencjał rynków światowych i tak mhm. naprawdę jaka jest e, synergia pomiędzy tym, co my potrafimy jako Polacy robić, mhm. jakie wartości my dostarczamy pod tytułem genialnego produktu, e, pod tytułem. E, produktu, czyli okna. Produktu, czyli tylko. okna. Mhm. Dokładnie chodzi mi o okna, mhm. ale też e, genialnej usługi, jaki, jaką jest kapitał ludzki, który tutaj mamy. No bo tak naprawdę mhm. te wszystkie procesy, za które. Odpowiada, odpowiadają ludzie, którzy są wybitnie uzdolnieni i myślę, uh -huh. że na skalę światową to jest taki niesamowity kapitał polski, uh -huh. że Potrafimy zbudować dobre procesy, potrafimy wyprodukować dobre produkty, ale przede wszystkim też e, i my w tym się specjalizujemy, potrafimy wyprodukować usługę, mhm. która zwiększy dostępność tych okien. A docelowo dzięki dobrym procesom, myślę, że no, naturalną rzeczy, czy koleją rzeczy będzie to, że jak się to dobrze oprocesuje, no, to mhm. będzie się dało to zdigitalizować. No i w tym momencie można atakować e, świat. Myślę, że można myśleć o świecie, a nie o byciu liderem w Polsce. No właśnie, bo jedna rzecz to jest, to są okna fizycznie produkowane przez was, i to jest bardzo mała skala z tego, co wiem w kontekście tego twoje, tej Twojej wizji. No a druga rzecz to jest ta usługa, o której mówisz, czyli produkt pod tytułem usługa, czyli oferowanie okien. No i jeśli chcesz to robić na całym świecie, no to szukasz lokalnych dostawców, prawda? Znaczy no e, tak jest, że e, jakby. Ukonstytuowaliśmy się w ten sposób, że stawiamy na to, że sprzedajemy produkty z Polski. Uh -huh. Na tym się koncentrujemy, na tym jest nasz fokus. Tak wygląda nasza strategia. Uh -huh. I teraz. Usługa, którą staramy się dostarczyć jakby ją oprocesować, to jest usługa tego doradztwa zbadania potrzeb, mm. określenia celów klienta i dostarczenia produktu skrojonego na miarę. No bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale Okna to jest produkt, który praktycznie nigdy nie wyjeżdża z taśmy jeden, drugi, taki sam. Okay. To jest produkt całkowicie skustomizowany. No, no chyba, że robisz hotel na przykład, nie? Chyba, Potarzanę że robisz hotel, tak. Tylko, że hotel versus hotel nawet jeżeli jest ten tak, sam, tak. wystarczy, że jest w trochę innym miejscu Oczywiście. geograficznie, inne jest postawienie względem stron świata. No i już są zastosowane na przykład inne szyby. Uh -huh. No i produkt nie jest ten sam, bo tych uh -huh. zmiennych są tysiące w każdym zwykłym jednym uh -huh. oknie. Także jedno nie jest równe drugiemu, mimo że wygląda podobnie. No i ty zbudowałeś taki konfigurator, którym chcesz, yy, jakby tą usługę rozpoczynać, tak? No właśnie nasz konfigurator, czyli fanbroker.com, mhm. fanbroker.com, to jest produkt, który cyfrowy produkt, który jest takim ukoronowaniem tego, co wiemy mhm. o procesach sprzedaż okien. Badania potrzeb, doradztwa i w konsekwencji też możliwości zakupu samemu sobie. Dzisiaj on działa na prostych rzeczach, mhm. na prostych konstrukcjach, natomiast no to jest e, kierunek, w którym na pewno musimy niewątpliwie zmierzać, jeżeli mhm. chcemy zająć jakieś istotne miejsce na rynku. Tak? Nie chcę tutaj. Y bawić się w kryptoreklamę, ale jak powiem Uber, to wszyscy wiedzą, o co chodzi. I ty chcesz być takim Uberem wśród okien, prawda? No, myślę, że takie, jest fajne takie słowo polskie, uberyzacja. <grym> <Okay>. <grym> uberyzacja biznesu. Okay. No to myślę, że faktycznie trochę my to chcielibyśmy docelowo zrobić okay. i myślę, że na tej drodze jesteśmy, żeby... No, to powiedz więcej, na czym Zrobić, zrobić, Ubera, mhm. z, zrobić Ubera z polskich, Ubera polskich okien. Czyli korzystasz z lokalnych dostawców, a to, co klient widzi, no to jest jakaś tam strona, apka, tak, no, mhm. Tak, no zobacz, jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o Ubera. Mamy tak naprawdę, to jest, to jest aplikacja, która dzięki technologii łączy kierowców z pasażerami, pomijając ten aspekt pośrodku, który do tej pory był obsługiwany przez jakieś radiotaksy, telefony, mhm. różne rzeczy, E, e, zamienia to w e, algorytmy, które tak. robią to szybciej, prościej, taniej, w zasadzie za darmo. Czyli jakby odpada ta marża dla pośrednika, tak. no bo ten automat jest w stanie nieskończenie więcej zrobić niż takie radiotaxi za nieskończenie mniejsze pieniądze. No szybkość, Oczywiście jakość też tak. jest inna, nie? bo jest większa powtarzalność, tak. prawda? To już nie jest pani w radiotaxi, która e, tak. musi siku, ma tak. chorobowe i tak dalej, tak. tylko to jest algorytm. Nie? Plus jest super inteligentny po tym kątem, że on dokładnie rozumie, który kierowca w którym regionie, jaka jest jego lokalizacja. I te procesy dzieją się, w tle moc obliczeniowa jest olbrzymia, komputerów, a człowiek nie byłby w stanie tego udźwignąć, bo on musi sobie gdzieś tam mieć jakiś podgląd, interfejsy i tak dalej. A tutaj algorytm no, bezstratnie jest w stanie dobierać informacje. No i teraz. Mhm. Technicznie analizowałeś też ten model Ubera, czy to jest tylko taka strategiczna wizja, którą przenosisz na okno? To znaczy ja nie wiem, czy my przenosimy mhm. na okna, to jest raczej tak, że myślę, że na potrzeby opowieści tego, okay. co robimy, okay. e, łatwiej jest e, Homo sapiensowi zrozumieć to odniesienie, powiedzmy, że my staramy się zrobić z tak. oknami to, co Uber zrobił z taksówkami. Mhm. To, to jest jakby prosta opowieść, nie? I tyle, że w Uberze to jest łatwiejsze, bo masz tam ileś tych samochodów, 4 osoby, 5, 6 i tak dalej, a w oknach jest to dużo bardziej skomplikowane. Prawdopodobnie ilość zmiennych jest tak. znacznie, m, m, znacznie mniejsza przy Uberze. Jednak to jest czysta usługa. Tutaj mhm. mamy do czynienia też z, tak naprawdę, z digitalizowaniem usługi, Badania potrzeb, doradztwa i w konsekwencji umożliwienia klientowi zakupu, który normalnie robi się analogowo. Tak mówisz o tym z perspektywy procesowej, doradztwo i tak dalej, ale to nie jest takie skomplikowane, bo po prostu wchodzę na stronę, wypisuję sobie wymiary i system podpowiada mi okno, prawda? No tak, no bo wiesz, żeby móc e, z klientem wyspinować, e, czyli jakby zastosować odpowiednią sekwencję pytań, która mhm. pozwoli ci dobrze zbadać potrzeby mhm. i żebyś musiał opowiedzieć coś, co normalnie można pokazać za pomocą kilku obrazków, mhm. to wiesz, ile trzeba słów no. powiedzieć, żeby jeden obraz e, opowiedzieć? Tak. E, no i my tutaj. I idziemy w tym kierunku, żeby właśnie człowiek na poziomie prostych obrazków, prostych kroków, prostych decyzji, jak najbardziej dla niego intuicyjnych i zrozumiałych, Aha. był w stanie wybrać okno, którego normalnie e, na takim poziomie nie doradziłby mu żaden Aha. konsultant. Aha. No bo po pierwsze, to wymaga giga powtarzalności, Aha. robienia nudnych czynności, których człowiek nie lubi robić, nie, no i jeszcze takiej mega sumienności ze strony tego konsultanta, tak. a jeszcze w dodatku no, nie zawsze będziesz miał tak super plastyczny talent do tak. opowiedzenia obrazu, no jak właśnie, bo obraz właśnie... jest ci w stanie pokazać, gdzie wyklikujesz w konfiguratorze. Jest ten interfejs biologiczny, ty rozmawiasz z konsultantem i na przykład chemii nie ma między wami albo coś tam, idzie do innego, tak. do piątego, do szesnastego i, i, i traci się na to dużo czasu, prawda, szukając usługi, a tutaj rozmawiasz z algorytmem w cudzysłowie, no i wierzysz, że to jest jedyna możliwa, najlepsza opcja dla Ciebie? Z zdecydowanie nie? tak. No i to jest pozbawione błędów, pod warunkiem, że algorytm nie ma zaszytych błędów. Mm -hmm. Nie? Natomiast... E, no, no, widzimy, że rynek jest coraz bardziej na to gotowy. Aha. Mamy w zeszłym roku wzrost na sprzedaży. To są na razie e, symboliczne kwoty, bo Aha. 2022 zamknęliśmy na poziomie około miliona złotych sprzedaży. Aha. W zeszłym roku to było milion siedemset. Także symboliczne są kwoty, natomiast absolutnie niesymboliczna jest skala tego, że do internetu przech, przeszło milion siedemset złotych, e, wiecie, zakończone płatnością online. Aha. Aha. To jest, myślę, że ekstremalnie ważne I nie wiem, czy w tej chwili na świecie y, są firmy, które mają y, poza czytowaniem i mamieniem inwestorów hasłami, mm -hmm. pod tytułem sprzedajemy online. W praktyce sprzedawanie online wygląda tak. O. Na konfiguratorze ktoś wyklikuje, y, generuje lida, wpada lid zapytanie i, i tak człowiek Taka. obsługuje. U nas, line, nie? I ten. u nas realnie naprawdę dzieje się tak, że faktycznie człowiek gdzieś tam supportuje, mm -hmm. ale klient sam wyklikuje i na końcu sam płaci. A to już Także już można et... powiedzieć, hmm. że to jest pełen e-commerce. Hmm. A jest to już na etapie zarabiania na siebie, czy to jest ciągle jeszcze model startupowy? Absolutnie jest to model przepalania pieniędzy. Na Debesto zarabiamy. Uh -huh. e, w Debesto dostaliśmy rundę od inwestorów, e, którzy nam e, przynieśli e, parę milionów uh -huh. i te parę milionów właśnie inwestujemy, część tego inwestujemy uh -huh. w fan no i liczymy, że to będzie z dużym, z dużym zwrotem mm -hmm, z inwestycji. Mm -hmm. Tak strategicznie patrzymy na to jako na coś, co jest tak jak powiedziałem, ukoronowaniem budowania tych procesów, mm -hmm. rozumienia tego, czego potrzebują klienci i dostarczania im tego. Mm -hmm. e, o co im chodzi? No docelowo pewnie większość sprzedaży powinna się dziać w konfiguratorach. No okay. dzisiaj to jest 21 milionów sprzedaży w Debesto. 1700 milion z tego to jest FN broker natomiast ja myślę że jeżeli wszystko pójdzie tak jak należy no to to te proporcje będą się e, szybko uh -huh. e, szybko będą się odwracały no bo widzicie dynamika wzrostu jest taka uh -huh. milion do milion siedemset, a na DB to jest e, niecałe 20 do 21 z groszem tak, tak. więc tutaj jest, to, mówimy o różnicy tak stabilny rzędu, model a tutaj tak kilka nie? procent VS VS, VS, VS 10% Aha. i to z ambicjami na znacznie więcej niż 10. A myślisz, hmm. że utworzy się konkurencja? Jakby na pewno się utworzyła konkurencja, a pewnie to fajnie to... nawet, żeby się utworzyła konkurencja, bo nie się e, wszystkich okien sprzedawać. No nie? To przede wszystkim nie będę musiał wszystkiego wymyślać, bo dzisiaj tak naprawdę to my jesteśmy e, wymyślaczami tego, jak, it, jak zapewnić ten user experience dla naszego Aha. klienta. I jak się pojawi konkurencja, no to będziemy jedni od drugich mogli trochę e, coś po, podłapać, e, i myślę, że to będzie tylko z korzyścią. To jest jakby, jak e, zaczynałem kiedyś biznes, wiecie, z poziomu takiego gościa, który po prostu sprzedawał okna. Aha. Komu sprzedajesz wszystkim? Aha. Nie wiedziałem, co to są e, persony zakupowe, nie Aha. wiedziałem, jak wygląda segmentacja. Aha. Wiele rzeczy, jakby zaczynaliśmy, wiecie, no, z poziomu takiego naprawdę patologicznego na, na poddaszu, na strychu niemalże. I to było i pod kątem merytorycznym, i pod kątem mhm. takim e, faktycznie fizycznym, jeśli mhm. chodzi o budynki. E, natomiast e, dzisiaj widzę, że e, no, ta, e, tak jak wtedy współpraca z konkurencją wydawała się być dziwna, tak dzisiaj widzę, że ta konkurencja to jest coś, co buduje, a, mhm. nie, a nie szkodzi. Okej. Okay. Y a no bo z punktu widzenia informatycznego czy technicznego już ten model trochę przybliżyłeś. A jak to wygląda logistycznie? No bo w Uberze to jest tak, że są lokalni dostawcy jeden jeździ w Zamościu, jeden w Nowym Jorku, gdzieś tam jeszcze a tutaj wiem, że no tych producentów nie ma w każdym mieście w wielu, prawda? No to my, myślę, że to jest bardzo wnikliwe i, wnikliwe i celne pytanie. Tutaj faktycznie ja już, ja już o tym powiedziałem. Strategicznie opieramy się mhm. na tym, żeby dostarczać polskie okna, mhm. z Polski eksportować. Czyli my e, staramy się robić to, czego e, na rynku bardzo często w Polsce brakuje. Mhm. Polscy producenci opierają się generalnie o niskie koszty wytworzenia, okay. o niskie koszta pracy i o niską marżę. Mhm. Bardzo dużo Duży Wolumen, niska marża, bardzo wysokiej jakości produkt, który broni nie tylko się w oknach, sam. Tak, tylko w ogóle, tak. nie? W ogóle. Natomiast producenci okien uh -huh. no, jakby są sztandarowym przykładem tego. Uh -huh. Natomiast my jesteśmy firmą, która za ambicję stawia sobie to, żeby zostawiać tą marżę w Polsce. Uh -huh i żeby więcej tej kasy zostawało w Polsce, Aha. a produkt wyceniony już we właściwy sposób, na właściwym poziomie cenowym dostarczać do klienta z zagranicy, który Aha. i tak zyskuje e, nawet jeżeli będzie nam płacił bardzo e, godziwą marżę. No ale to musisz się oprzeć na jakichś hubach, prawda, logistycznych, na jakichś miejscach przeładunkowych, no bo nie wyobrażam sobie wysyłanie po jednym oknie do Chin, Wietnamu, Laosu, Stanów czy Kanady. Nie? co, e, jeśli chodzi o Fen brokera, nasz główny rynek to jest Europa i Aha. tutaj pobudować te huby będzie bardzo prosto. Aha. Jeśli chodzi o Stany, temat jest trochę bardziej skomplikowany, no bo do, jako zmienna dochodzi ci tam 20 dni w kontenerze, Warto, no. plus załadowanie konteneru różnymi zamówieniami, tak. rozpakowanie tego później gdzieś tam w jakimś hubie w USA, no i też jeszcze USA, USA to jest Europa technicznie, nie, jeśli Aha. chodzi o, o powierzchnię, Aha. więc tak jak u nas, no wiesz, robisz sobie jedno Miejsce, jeden mały magazyn w Holandii, no i generalnie ogrywasz parę milionów ludzi. No tak w Stanach te paręset, tam sto, tam, tam jest więcej, znacznie ludzi, ale chodzi o to, że jak ładujesz tam dostawę, to może się okazać, że odległości są takie no. jak u nas tak. w całej Europie. Tak. Więc ten broker w pierwszej kolejności on się opiera na małych, prostych, powtarzalnych, powtarzalnych, może nie, ale małych zamówieniach. I, i tutaj będziemy się koncentrować na europejskich Aha. krajach. Dzisiaj Aha. robimy to w Polsce, to jest taki pilotażowy model, natomiast jeśli Czyli chodzi... To obrót, o którym mówisz, to jest Polska na dzisiaj. To jest w zasadzie Polska, Aha. to są jakieś pojedyncze zamówienia są Aha. za granicę. Widzimy, że Holandia nam trochę performuje lepiej niż świat, reszta. Natomiast jeśli chodzi o USA, tam atakujemy i to jest strategiczne takie oczko nasze w głowie. Aha. Jeśli chodzi o ten model tradycyjny DBS, to konsultacyjnej sprzedaży okay. projektów o wyższej wartości. Mhm, mhm. Czyli tam już nie drobnica, tylko, czy konfigurator, tylko właśnie większe zamówienia? W ogóle nie, tam jest zamówienie takie e, znacznie powyżej 10 tysięcy dolarów plus e, średnio, powyżej 10 tysięcy dolarów z grubsza. Nie będę Ci podpytywał o tą logistykę, bo też nad tym kiedyś pracowaliśmy wspólnie, tak. to jest e, bardzo... Dużo niuansów tam jest i to jest pewne know-how, i jakby zostawmy to, żeby konkurencja sobie to samo rozkminiała. Natomiast wspomniałeś jeszcze o kapitale ludzkim i wiem, że masz bardzo ciekawy system rekrutowania ludzi do pracy. Mógłbyś trochę to przybliżyć, bo to wydaje mi się, no ja jestem pełen szacunku dla tego modelu, ale myślę, że to też może być taki wzorzec dla, do naśladowania dla innych. Nie? No, zadaliśmy sobie pytanie, jeśli chodzi o rekrutację kogo poszukujemy, uh -huh. co ten człowiek będzie robił. No i widzimy, że większość ludzi u nas uh -huh. musi być e, super sprawna w zamienianiu słowa mówionego, słuchanego uh -huh. w słowo pisane. Okej. Okay. I wnioski, nie? Uh -huh. To jest e, w zasadzie taka oczywista oczywistość. No generalnie jak rozmawiasz z klientem, sprzedajesz mu, no to tak naprawdę po pierwsze musisz mu zadać dobre pytania. Tak. Następnie no tworzyć informacje, które zdobyłeś, Aha. i następnie no, najlepiej jest powiedzieć mu w pierwszych słowach swego listu, czyli oferty, którą Aha. do niego kierujesz, e, powiedzieć mu, jak zrozumiałem twoją sytuację. Aha. No i okazuje się, że to jest bardzo trudne, Aha. że okazuje się, że bardzo niewiele ludzi na rynku potrafi to zrobić. Aha. No i dlatego zbudowaliśmy model rekrutacji, który polega na tym, że poza tym, że na początku tam czekujemy podstawowe rzeczy formularzami, E, w, e, pierwsze nasze rozmowy polegają na tym, że oddajemy głos K naszemu a. klientowi, czyli naszemu uh -huh. e, rekrutowi. E, to on ma. Czas na antenie, 15-20 minut na. to. Czyli to nie jest tak, że siedzi pani z HR-u jest ładny albo pan, przepraszam, ale jest ładny stolik, siedzisz ty, siedzi komisja i przychodzi ktoś zestresowany, siada na krześle jest i są na pytania. Nie, nie, nie. <głos》> jest inaczej. Nie? nie, jakby oczekujemy podmiotowości od Aha. ludzi, z którymi pracujemy, oczekujemy naprawdę ludzi, którzy potrafią przejmować kontrolę, którzy są odpowiedzialni, którzy są ciekawi, dociekliwi. Aha. I potrafią pytać, są ciekawi, więc wiedzą o co pytać, i uh -huh. jeszcze pytają tak, uh -huh. żebyś nie czuł się przesłuchiwany, tylko żebyś Jeśli czuł, że nie pytają, no to im dziękuję. Tak? No, no, jeżeli uh -huh. przychodzi do ciebie ktoś, kto e, nie ma pytań dotyczących tego, e, jaka jest firma, do której właśnie próbuję Bo uderzyć. Tyle, nie, ja będę zarabiał. Tak, no to, to wiesz, no to to, jest, e, no to to budzi niepokój, prawda? Uh -huh. e, Jakie to są pytania? Tak, e, e, Dobrzy kandydaci bardzo często pytają o to jakie są cele firmy, uh -huh. o takie rzeczy, których brakuje najzwyczajniej w świecie na naszej platformie uh -huh. Join the besto. Uh -huh. I Ale celowo brakuje, po to, żeby mogli zapytać, tak? Nie celowo. Uh -huh. Jest tak, że my wychodzimy z założenia, jakby jesteśmy bardzo mocno zbudowani na takiej, sami sobie zbudowaliśmy metodologię TAJA, zanim uh -huh. się dowiedzieliśmy, że to The Ask You Answer jest taka książka. Mark tak Sheridan, tak, tak. Tak, od Sheridana tak naprawdę dowiedzieliśmy się, że to, co robimy, to jest to, nazywa. co on <laughs> nazywa TAJA. Uh -huh i faktycznie jakby staramy się to wszędzie Aha. robić, żeby jakby dawać to odpowiedzi klientom, no, tych os osoby, które do nas rekrutują, Aha. traktujemy jak klienta najzwyczajniej tak. w świecie więc staramy się odpowiedzieć na te pytania, no ale w oczywisty sposób nie jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkich. Uh -huh. no i ci kandydaci często nas mega zaskakują tymi uh -huh. pytaniami. Natomiast no mówię, są to pytania często, jakie są cele? To są takie rzeczy, które często się zmieniają albo takie, które ci najbardziej zaskoczyło i powiedziałeś, "Wow, to jest gość, który hmm. chce, albo kobieta, która są chce pracować, nie?" Wiesz co tak sobie myślę, co to mogło być? Monika, która jest teraz headem uh -huh. naszego fanbrokera, tak. Zdaje się, że pytała nas o fan Brokerze o produkt cyfrowy. Pytała nas, a jakie są czasy ludzi na poszczególnym etapie. Nie mhm. jestem pewien, czy, czy nie było tego typu pytania. Nie, nie dam sobie ręki uciąć, że to Jasne. chodziło o tego, ale to było takie bardzo precyzyjne, szczegółowe pytanie, na które kompletnie nie znałem odpowiedzi. Jak Monika nas będzie oglądać, to może w komentarzu tak. a, a, a później okazało się, że faktycznie może mieć e, to wpływ, jeżeli chodzi o sprawdzenie, jakie jest zaangażowanie, okay. kogo na jakim etapie. Mhm. Natomiast takich pytań, wiesz co jest, to jakby tych pytań jest tyle, ja, jestem, ja mam przemielony mózg na maksa, uh -huh. bo ja osobiście biorę udział uh -huh. na ten moment w wielu tych rozmowach, bo budujemy cały czas ten uh -huh. proces, optymalizujemy, jesteśmy w trakcie Czyli oddelegowania. W tym tak? Chcę w tym uh -huh. uczestniczyć, uh -huh. bo chcę go w, e, i, i oddaję go właśnie przekazuję, uh -huh. bo myślę, że jest na tyle dojrzały, że przekazuję go do Anity, która jest uh -huh. e, rekruterem u nas, rekruterką w naszej firmie. Uh -huh. e, natomiast. E, no są pytania, są pytania faktycznie, które wnoszą wartość. O cele, mm -hmm. o to, jak wygląda ta praca na co dzień, jak będzie wyglądał proces onboardingu. To są takie rzeczy, które wskazują, Zostanę że ten kartę ktoś interesuje się. Nie? No właśnie, ale jak ktoś się pytał, mnie pierwsze pytania to są o to, czy dostanie tak, tak. kartę multisportu, autosłużbowe czy i... autosłużbowej. I... i jakby rozmawia o tych rzeczach, które są tak naprawdę gdzieś bardzo daleko na liście. I wynikiem tak naprawdę pracy, nie, Dokła... no, nie pracy. no dokładnie tak, no, widzisz, jakby Ach. jesteś przedsiębiorcą, więc e, rozumiemy się bez słów, jeżeli chodzi o te mm -hmm. rzeczy. Natomiast myślę, że kandydaci często im bardzo ciężko jest zrobić wejście w buty uh -huh. osoby, z którą rozmawiają tak. e, i nie wykorzystują czasu na tych rozmowach na to, żeby dopytać o rzeczy, na czym tobie zależy, uh -huh. jakie są uh -huh. twoje potrzeby, tylko e, pytają o rzeczy, które są moim interesem. Uh -huh. Moim interesem w rozumieniu kandydata interesem, prawda? I, ja A żeby zbudować propozycję uh -huh. wartości dla pracodawcy, ty musisz zbadać jego potrzeby, oczywiście, żeby przygotować ja, propozycję jest, wartości. Bo mailem jest, bo w mailu prosimy o odpowiedź na pytanie, po pierwsze, jak zrozumiałeś naszą sytuację, ale po drugie, jak ty w tę sytuację tak. się wpasowujesz i co w związku z tym co proponujesz. Kandydacie dać? Ja znam firmę, która, nie wiem czy jeszcze, ale kiedyś pytała z premedytacją, jakim samochodem służbowym chciałby pan jeździć? Czy pani? I to było podchwytliwe, no bo jak komuś ktoś wymieniał model, na przykład Mazda 6 z silnikiem diesla, to już wiadomo było, co jest jego skupieniem, co będzie tak, w pracy, tak. A jak mówił, jest mi to wszystko jedno i jak będę potrzebował, to będę jeździł metrem, no to wtedy masz inny obraz kandydata, nie? To jest prawda. Ja, ja mówiąc szczerze, wprawdzie nie lubię takich metod jakby próbowania złapania kandydata na, na jakiejś tam, uh -huh. na jakimś potknięciu. Nie lubię takich metod rekrutacyjnych. Ja wolę zwyczajnie Poznać człowieka i w taki otwarty sposób dać mu się zaprezentować, żeby on mi pokazał tak naprawdę, kim on jest, mhm. co go interesuje, zwyczajnie. I ja na tej podstawie później jestem w stanie mu powiedzieć, czy to, co go interesuje, to jest coś, co znajdzie u nas. Tak. Tak? Mhm. Bo tak naprawdę y, my, my nie gramy w grę, kto z kim wygra. My gramy w grę, że albo wygramy razem, bo się zatrudnimy, albo wygramy tak. razem, bo się nie zatrudnimy. I bronimy się w trakcie rekrutacji przed tym, żeby ponieść oboje porażkę, największą jaka istnieje, czyli zatrudnić się, a później się rozstać. Mhm. Mhm. Ciekawe, ciekawe spojrzenie. Także wiesz, jakby patrzymy na. To jest tak jak z całą moim zdaniem sprzedażą e, B2B. Mhm. Sprzedaż B2B i. E, i Sprzedaż B2B i y, rekrutację to jest sytuacja, że musi być win-win na końcu. Aha. Tutaj nie możemy w żaden sposób e, robić ustępstw, nie może być kompromisów, muszą być konsensusy. No i wiem, że Twój zespół nie rotuje tak bardzo, nie? To jest. Prawda, faktycznie e, e, nie rotuje, na pewno nie rotuje na ludziach, których, na których zależy nam, żeby u nas byli. I im zależy na firmie. I im nie? zależy, żeby być, żeby być u nas. E, tak naprawdę nie tracimy ludzi, którzy, których nie chcielibyśmy aha, stracić. Aha. Są jakieś, myślę, że dwa, trzy wyjątki historycznie I to są takie sytuacje, w których gdzieś mieliśmy problem z dograniem, mhm. z celami, to są takie błędy menadżerskie. No, to które... zmienia, nie? no możesz tak, mieć zdanie, możesz. Du... Ale, ale w większość jakby sytuacji, kiedy ktoś odchodzi, mimo że my byśmy chcieli, żeby był, no to, to są takie sytuacje ekstremalnie rzadkie. nie? Mhm. Niedawno mieliśmy tutaj nagranie z Jarkiem Gucem, który napisał książkę Odetchnij spokojem, a potem jeszcze drugą masz to w sobie. I Jarek dużo opowiadał o tym, pozdrawiamy Jarka i ten podcast możecie sobie też zobaczyć gdzieś tam na kanale. Jarek dużo opowiadał o tym, że warto się zatrzymać, mieć refleksję, nie gonić. Ty masz odwrotnie. Ty, jak cię poznałem rok temu albo jakiś y, trochę rok z kawałkiem, to wiem, że cały czas y, ważna jest dla ciebie produktywność, te wyniki, y, konkretny kierunek, prawda? Ja tego nie oceniam absolutnie, bo jedni chcą się zatrzymać, jedni są na takim etapie, jedni chcą biec. No ale dla Ciebie ważne jest to, żeby pędzić, żeby osiągnąć cel, tak? Czemu? To takie jest pytanie, że wiesz, że. Psychoterapię musimy zacząć. Prawdopodobnie. <laughs> Proszę bardzo. <laughs> natomiast, natomiast na poziomie głębokim, oczywiście. Natomiast tak na poziomie tak serio. Nie wiem skąd, dlaczego do końca nie odkryłem tego jeszcze, ale generalnie mi zależy na tym, żeby ta. Banda dzieciaków z mojego miasteczka. I, I z okolic, była w stanie pokazać, że tak naprawdę możesz mieć duże marzenia i możesz robić, osiągać okay. bardzo duże cele. No jeżeli chcesz osiągnąć dalekie, duże cele i chcesz dojść bardzo daleko za, w czasie bardzo krótkiego życia, no to prawdopodobnie musisz iść co najmniej szybko. Jak nie szybko, to mhm. przynajmniej średnio nie wolno i pewnie w precyzyjnym kierunku. Mhm. I, no ale nie przeniosłeś się do Wrocławia, tutaj nie wiem, 30 parę kilometrów od Oleśnicy jest Wrocław, prawda? Czy bo... do jakiegoś innego miejsca? Tylko stąd operujesz, nie? nie? Nie, bo, bo po pierwsze bardzo duża część ludzi jest od Aha. nas stąd, po drugie bardzo cenię sobie życie prywatne. I jakby, mimo że jestem szybki, jeśli chodzi o biznes, i jakby chcę wszystko szybko Aha. i chcę szybciej niż powinno, nie, to tak naprawdę fundamentem mojego życia, jakby fundamentem takim, jeśli chodzi o, 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 o kapitał, którym dysponuję, to jest jednak rodzina. Aha. Aha. Ja mam trójkę dzieciaków super żonę, i pozdrawiam z tego miejsca i <laughs> całuję zresztą, dzieciaki, tak samo. Nie, to jest coś, co jest fundamentem, na którym buduje wszystko. Aha. Firma jest bardzo ważną częścią życia, tu drugą połową życia, nazwijmy to. Nie, może nie połową, bo jeszcze trzeba trochę zostawić na zdrowie, no, jakiś tam siebie, rozwój no, duchowy no. na siebie. Natomiast e, faktycznie. E, natomiast myślę, że e, ciekawe jest to, że ty tak obserwujesz e, z boku i patrzysz, że jestem taki właśnie szybki i cele i tak dalej tak dalej. Natomiast e, jedną z lekcji, którą mam wyciągniętą z roku 2023 to jest to, że musisz się zatrzymać. Okay. E, musisz spojrzeć z boku, musisz e, popatrzeć na swoje tablice z metrykami, z wynikami. E, musisz e, zadać sobie pytanie, które metryki e, są tutaj uh -huh. i są najważniejsze, których tu nie powinno być, a których brakuje, wyciągnąć wnioski, uh -huh. zrobić taki remanent e, liczbowy, e, zespołowy, kadrowy, jakby zasobów. No, i e, mimo wszystko, nawet takie, e, takie tygrysy ostre, jak ja, muszą czasami powiedzieć stop, zatrzymać się, e, przeliczyć, e, zastanowić Aha. się, e, zmarnować czas, po to, żeby kolejna ilość czasu była e, efektywnie wykorzystana. Wiem, że rodzina jest dla Ciebie ważna, mówisz o tym zresztą w swoim podcaście i nawet tam usłyszałem, że najlepsza inwestycja w Twoim życiu to była, jak Ci się trochę pieniędzy rozpłynęło, bo basen zbudowałeś, tak. nie? Więc na pewno rodzina, ale z drugiej strony nie znam, szczerze mówiąc, Wojtek, nie znam osoby, która by y, dokładnie w Excelu opisywała wszystkie posty, który miał ile obejrzeń, który miał jakie komentarze, co to było. Więc może to jest jakiś takie, dla mnie to jest taki obraz, że po prostu wiesz, pędzimy tak do przodu, że dokładnie mierzymy i chcemy mieć zwrot z każdego. Słowa w każdym poście nie? Zapisanym. Znaczy, Mamy w naszej konstytucji firmowej zapisane, że miary produktywności mhm. są takim naszym oczkiem w głowie, nie? że nam zależy na tym, żeby produktywność na osobę rosła, bo mhm. jest do tego jeden powód. My Ale jak to pieniądze zbudować... w pieniądzach na osobę? Są różne miary, mhm. miary produktywności właśnie, dlatego mieliśmy kiedyś, że marża na osobę jest najważniejszym parametrem. Mhm. Nie jest wcale marża na osobę. Nie, najważniejsze, jakby w produktywności człowieka czy produktywności firmy, istotne są w zależności od celów, ta mhm. produktywność może być inna. Jeżeli Twoim celem jest y, zwiększanie wolumenów, tak. na przykład na ten brokerze dla nas znacznie bardziej od obrotu liczy się od wartości sprzedaży, liczy się ilość transakcji, bo mhm. ilość transakcji potwierdza, to sobie jest głosowanie użytkowników na to, okay. aplikacja działa, mhm. może mhm. będzie ok, będziemy kupować. Nie? W przypadku salesów ważna jest marża, ale marża niczym nie jest marża na osobę, jeżeli ta marża jest okraszona NPS-em na poziomie 5. Mm -hmm. nie? NPS to? Badanie Net Promoter Score, tak. czyli uh -huh. badanie satysfakcji klientów, uh -huh. nie? czyli na ile prawdopodobne jest, że polecisz naszą usługę rodzinie tak. lub znajomym. Tak. I, I to jest coś, co, jakby, co mi z tego, że mój handlowiec nas sprzedawał najwięcej, jak w badaniu NPS ma wynik ujemny. I na sam tak. koniec okaże się, że rynek mu się kurczy, a nie rośnie. Czyli jestem, jeśli jestem lekarzem, który pracuje po 16 godzin dziennie i przyjmuje pacjenta co 15 minut i ma super wynik, ale na znanym lekarzu ma same negatywne komentarze, to to się nie uda. Nie? No Jego biznes się tak. kończy, prawda? No mhm. On na pewno dostając te, te pojedyncze oceny, będzie to podobało, że spadają jego stawki. Mhm. My wyprzedzamy trochę to, co opowie klient nam w Google i sprawdzamy to szybciej, zanim jeszcze doda do Google, mhm. no, a w Google myślę, Jak że mamy robisz? opinię bardzo spokojną. właśnie. Najzwyczajniej no w świecie po każdym procesie mhm. sprzedaży zakończonym e, dzwonimy do klienta i pytamy go po prostu o to, jak ocenia mhm. e, naszą e, jakość współpracy. To absorbujący no i, jest chyba, nie? Bo to nie robi algorytm, tylko człowiek, tak? To robi człowiek, natomiast to jest kopalnia wiedzy na temat mhm. tego, e, jak pracują twoi ludzie. E, okay. To jest kopalnia wiedzy na temat tego, co robisz dobrze jako firma. To jest mhm. kopalnia wiedzy, co musisz poprawić w procesach, żeby firma działała lepiej. Procesy. To jest to, na czym się chciał na chwilę zatrzymać, bo ty dużo o tym mówisz, to jest dla ciebie bardzo ważne, bo to się też spotkaliśmy, bo zaprosiłeś nas do tego, żeby pomóc poukładać ci procesy, czy spojrzeć na nie, zrobiliśmy to mapę. Prawda. No właśnie. I czemu te procesy są takie ważne? Bo, no bo... nawet mówisz, przepraszam, o procesie rekrutacji tutaj, nie? Że, który Absolutnie. masz dokładnie poukładany. Dlaczego Absolutnie. one są takie ważne? Absolutnie. No bo proces jest takim skumulowaniem, taką baterią, e, akumulatorem energii, mhm. który mówi, e, jak Wspólnie wypracowują to ludzie uh -huh. po to, żeby wiedzieć, jak robić mądrzej, jak robić lepiej, jak robić bardziej optymalnie. Okay. Więc wiesz, jeżeli my się spotykamy razem z zespołem na tym, żeby wypracować, w jaki sposób będziemy zadawać pytanie, potrzebujemy pozyskać informacji X. Uh -huh. I teraz dobranie przez zespół handlowy w 8 osób tego, jakim pytaniem najłatwiej będzie nam e, zdobyć odpowiedź na to pytanie, tak, żeby klient czuł się e, przy tym komfortowo, uh -huh. A jednocześnie nie czuł się atakowany, nie, tak? czuł, się atakowany, mhm. nie, nie czuł się przesłuchiwany, mhm. bo często lu, jakby ludzkość ma problem z tym, że jakby nie lubimy być ankietowani. Czy podjął już Pan decyzję, przepraszam, podjuz, nie? No na przykład, nie? <laughs> więc jeżeli chcemy... ale czy jest Pan osobą decyzyjną, bardzo lubię tak, pytanie, nie? Tak, więc jeżeli wspólnie z zespołem wypracujemy sposób e, pozyskiwania mhm. tej informacji, który będzie komfortowy dla klienta i efektywny dla nas, mhm. to... Zaangażowanie tych ludzi w to, żeby ten proces później realizować jest duże, no i jakby realizują ten proces optymalnie. Jeżeli któryś okay. z w międzyczasie wpada na pomysł, nie, moim zdaniem to nie jest właściwy sposób, znalazłem lepsze, uh -huh. mówi o tym na spotkaniu e, zespołu, Wrzucam to do procesu i nagle wszyscy zadają to pytanie po prostu lepiej. No dobra, ale to może być tak, że, że konwersja. Mówi, ja mam inny sposób i jak wypracowujecie konsensus z tym zespole? No, jeżeli ktoś ma inny sposób, no to konsensus polega na tym, że poddajemy pod dyskusję, to w jaki sposób on to robi, jakie on ma na te argumenty. Uh -huh. Próbujemy, czasami nawet robimy najzwyczajniej w świecie, zróbmy scenkę. Uh -huh. Ja jestem klientem, ty jesteś okay. handlowcem, zadawaj pytanie konsultancie uh -huh. przy, e, no. drogi, zobaczymy, czy uh -huh. się uda. No ale wiesz, w takich procesach fizycznych, powiedzmy, bardzo obrazowo mówiąc, no jeden jest praworęczny, wszyscy są praworęczni i przychodzi jeden leworęczny i mówi, słuchajcie, to nie prawą, to lewą ręką. No jak przekonasz tych praworęcznych, że jednak inaczej? Wiesz co, staramy się robić te procesy w sposób taki, żeby one nie schodziły do poziomu prawej czy lewej ręki, okay. a bardziej do tego, jakie milestony, jakie to trzeba uh -huh. zrobić, a niekoniecznie, czy zrobić prawą czy lewą ręką. Okej. Okay. Nie, także jakby staramy się no, ja, wy robić wystarczająco i ta szczegółowe, ale nie, ale nie za bardzo. Okej. Okay. Okej. Okay. No bo tu też mówisz o pytaniach, nie? Ktoś może się czuć niekomfortowo z jakimś pytaniem, które komuś innemu bardzo pasuje i on dzięki temu ma klientów. To nie? się zdarza. Wiadomo, że celem na koniec jest pozyskanie pewnej informacji, więc jeżeli ktoś w procesie ma napisane, że ma pozyskać taką informację, mhm. sugerowane pytanie jest takie, okay. Wy, ma to pytanie, jeżeli mhm. on będzie pozyskiwał odpowiedź jakimś innym pytaniem, nie wykryjemy tego, nie sprawdzimy, nie mamy na to mhm. ambicji. To jest jakby pewna sugestia, podpowiedź mhm. często jest tak, że wiesz, każdy, w zależności od swoich preferencji, Delikatnie modyfikuje to pytanie, aha, no ale aha. to jest też miejsce na kreatywność nie tego nie. człowieka. Nie? No i to też jest, jak masz podobne pytanie, albo nieco zmodyfikowane, no to też potem jest fajny benchmark do tego, żeby porównać, nie? komu idzie tak. lepiej, komu gorzej z tym, na tym etapie, może ktoś inny potrzebuje innego pytania. To, to jest prawda, to, to też czasami jest tak, że nie każde pytanie jest optymalne do każdego klienta. No prawda? Właśnie. Natomiast no, faktycznie widzimy, że sposób zadania pytania ma bardzo duże znaczenie. Nie? Zadanie pytania, jakie są Twoje cele biznesowe? O prostego budowlańca, który właśnie zatrudnia 20 andrzejów, których trzyma mocno za twarz Aha. i po prostu e, orani mi budowę. Mhm. E, no to wiesz, to jest takie pytanie pod tytułem, co to za new age i coachingi tak, tak. tutaj mi mhm. ze mną wyprawia, że ja w ogóle nie po to, nie? Ja przed tym byłem z o nie rozmawia, nie. No natomiast jak mu zadasz pytanie to stary, a weź mi powiedz, e, jak będzie wyglądało zamówienie, z którego jesteś zajebiście zadowolony? Mhm. No to minie trochę czasu, on się podrafie po głowie i ci uh -huh. powie prawdopodobnie dużo więcej niż to, jakie są twoje cele biznesowe. Okay. A de facto opowie ci o celach. Uh -huh. Uh -huh. No tak, no ale tu już jest pewna dowolność, nie? czyli mamy z jednej strony proces, być może to jest właśnie to, o czym mówisz, że prawa lewa ręka nie. Tak, natomiast nie my tak sugerujemy nie? w procesie, uh -huh. że e, e, nie pytaj Andrzeja o cele biznesowe, bo wiemy, że to nie działa. Uh -huh. Raczej spróbuj pytania otwartego, które brzmi: co Chciałbyś mieć, jak te okna już dojadą, jak, jakby co spełnia e, to dostarczone zamówienie, które właśnie montujesz. Okej. Okay. Mm -hmm. I on, jemu jest dużo łatwiej zwizualizować sobie tą, ten temat. Jakby, tak. czy zadasz to pytanie? Ja zadałem to, to, powiedziałem to samo pytanie, trochę innymi słowami. Uh -huh. I pewnie powiedziałbym je 48 razy, za każdym razem inaczej. Uh -huh. Natomiast chodzi o sens. Jakby, uh -huh. gdzie jesteś po tym czasie? A to, gdzie jesteś po tym czasie, no to jest cel. Uh -huh. Wiem, że proces sprzedaży, między innymi, ale też inne, budowałeś przy udziale konsultantów, nie? Jak ty oceniasz pracę? W ogóle, do czego taki konsultant jest potrzebny? No wiesz co, do czego jest potrzebny konsultant? Konsultant jest potrzebny w naszym osobiście wypadku, naszej firmy, uh -huh. głównie potrzebny jest do tego, żeby zadać nam pytania o rzeczy, na które znamy odpowiedź, a nigdy ich nie wypowiedzieliśmy na głos. Uh -huh. bo... Czy taki terapeuta, coach? E, może trochę terapeuta, może trochę coach, a może trochę ktoś, kto cię zmusi do wysiłku intelektualnego, mhm, żebyś e, na głos wypowiedział to, co wiesz. Bo często tak. jest tak, że my, my wiele rzeczy wiemy, my nie jesteśmy tą firmą, do której, jesteśmy niestety niewdzięczną firmą dla konsultantów, mhm. bo e, konsultanci, którzy do nas przychodzą, jakby nie mają tego efektu, auto wow, to nie są czarodzieje, którzy nagle odczarowują tak, rzeczy. Tak. No bo my mamy ustawiony pre-sales, mamy e, ustawiony proces e, konsu konsultacji, mhm. proces sprzedaży, wszystkie pro, generalnie procesy są. Jest cała masa know-how. E, największy nasz problem to jest te, e, monetyzowanie tego, co już wiemy i Aha. jakby e, zrobienie użyteczności e, z tego, co wiemy, Aha. jakby zrobienie i, i, i wykonanie tej egzekucji. Więc jakby konsultant pomaga nam czasami e, e, położyć akcent na rzeczy. Aha. Które, na których sami w ferworze walki w bieżączce dnia codziennego nie zauważamy. To jest taki też może moment na tą refleksję właśnie, nie? No, no, my, no myślę, że tak. No wiesz, zawsze kwestia konsultacji. No tak jak te, teraz nasze spotkanie i nasza hmm. rozmowa, no to, to nie jest coś, co nam dzisiaj tu i teraz produkuje biznes. Tak. To jest coś, co być może w konsekwencji dla ciebie, być może w konsekwencji dla mnie, to przyniesie kontakt z jakąś osobą, z którą się bardzo dobrze meczujemy, tak? Ja tu myślę głównie o osobach, które mogą być moimi współpracownikami. Ty myślisz pewnie o osobach, które mogą być swoimi klientami. Ja to mam dużą radość z rozmawiania właśnie w tym aucie i gdybym sam o tym decydował, to mógłbym tak jeździć, wiesz, od drzwi do drzwi i po prostu rozmawiać z ludźmi, bo mega mnie ciekawi takie właśnie spojrzenie na biznes od środka. Nie? Ja, no tak jak wiesz, yy, Doradzam klientom, czy, czy, czy jakby razem z zespołem pracuję przy różnych biznesach i pomagamy na różnym etapie je budować, usprawniać itd. i tak dalej. I uważam się za praktyka, natomiast bardzo mnie zawsze cieszy, jak patrzą na ten swój biznes przedsiębiorcy. Bo często, tak jak powiedziałeś, no rodzą się wtedy inspiracje, pytania różne. Ja się dużo uczę też o, yy, o tym, prawda? Bo to, co dzisiaj u Ciebie usłyszę albo zobaczę pracując z Tobą, mogę wykorzystać też dla innego klienta. I to nie znaczy, że ja Ci kradnę tą wiedzę, tylko no, Ty też korzystasz z tego, czego ja się kiedyś tam nauczyłem, prawda? Zatrudniając mnie na przykład, nie? No to, to jest prawda, wiesz. Ja myślę, że w ogóle praca konsultanta, taki z mojej perspektywy, jest super, super przyjemnym biznesem, no bo faktycznie... Aha. Ktoś płaci Ci za to, że ty od niego możesz się dużo nauczyć. Bo tak naprawdę, dobrze przeprowadzona konsultacja to jest głównie nauczenie się tego, co ten człowiek ma, wypytanie uh -huh. go o różne rzeczy i trochę, e, trochę tak jak w metodologii SPIN, ujawnienie jego potrzeb, które są ukryte, uh -huh. a następnie rozwinięcie ich do, potrze do, do poziomu potrzeb jawnych uh -huh. za pomocą pytań. Właśnie to jest najskuteczniejsze. I on w tym momencie zadając sobie pytanie, no gdzie ja mam największy problem, gdzie jest najwęższe uh -huh. gardło, rozwija sobie potrzebę. Okazuje się, że ta... To wąskie gardło faktycznie to jest jakby największy problem w jego biznesie, no i podejmuje szereg działań, w którym ty, który ty konsultujesz i pomagasz mhm. mu rozwiązać. Tylko ważne jest, żeby się umówić odpowiednio, bo wiesz, inaczej pracuje już tak yy, obrazowo, więc terapeuta, który szuka trochę rozwiązań z tobą, inaczej coach, który nie bierze odpowiedzialności za twój proces, ale jedynie właśnie wrzuca ci pytania, a inaczej pracuje lekarz, który cię po prostu leczy, prawda? I to ważne prawda. jest, żeby się umówić z tym klientem też od zależności Gdzie od... Gdzie jest ownership i za co? Dokładnie, nie? I, I co ja mogę mu zrobić i co z tego wyniknie i dlaczego Dlaczego nie biorę za to odpowiedzialności, lub biorę, nie? To prawda. Yy, mm, właśnie. Moglibyśmy tak gadać i gadać, i gadać, i gadać, ale ta konwencja jest taka, że mamy około pół godziny na podcast, w związku z tym muszę Ci zadać ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim. Kto wysłuchał do końca, to pewnie wie już, jak ono brzmi. Otóż pytanie brzmi tak. Jaka sytuacja czy też rzecz w biznesie dotychczas albo w życiu prywatnym nauczyła Cię najwięcej? No to jest bardzo trudne pytanie. I no potrzebuje, rzeczy, nie? potrzebuje na nie. Potrzebuje na nie chwili. Wydaje mi się, że jakby na sam początek w biznesie w ogóle co mnie najbardziej zaskoczyło i czego się nauczyłem, to wydaje mi się, że pierwsza taka rzecz to jest to, że biznes to nie jest wcale żadne sprzedawanie. Biznes mhm. to nie jest wcale w ogóle budowanie jakichś tam procesów. Biznes to jest w pierwszej kolejności. Umiejętność rozwiązywania problemów okay. ludzi i zbudowania pewnych procesów, pewnego systemu, który pozwoli ci na to, żeby te potrzeby ludzi zaspokoić. Bo okay. na przykład ja sobie myślałem, że jak założę firmę, to pozatrudniam ludzi, ci ludzie będą pracowali, ci ludzie będą produkowali. A to będzie się i... tak bardzo poganią, nie? Tak nie. To, nie, nigdy nie miałem uh -huh. takich potrzeb, jakby uh -huh. nigdy nie miałem takich takich dziwnych fetyszy, chciałem, tak? dziwny <noise> fetysz. Nie, nie, zawsze chciałem, żeby za, zawsze bardzo blisko mi było do takiej definicji leadershipu, którą uh -huh. lubię, czyli że leadership to jest to coś, kiedy ludziom bardziej się opłaca i z tobą niż uh -huh. osobno. Uh -huh. I wydaje mi się, że właśnie to jest klucz, żeby im się opłacało, żeby im się chciało, nie w wymiarze nawet finansowym, ale po prostu, żeby im się to opłacało uh -huh. tak globalnie. Natomiast myślę, że jakby nie doceniałem tego jak dużym Aspektem jest ta kwestia, te kwestie, które nazywa się bardzo brzydko HR-owo, mhm. a, a ja wolę tak. nazywać jako, jako obszar people. Mhm. Ten obszar people, czyli to, żeby. Andrzej z Angeliką się nie pokłócił, żeby e, dograne były te styki, przede wszystkim, wiesz, te wszystkie SLA pomiędzy działami. E, I jak nie ma Mariana, żeby zosia mi... za niego. No stanęło, właśnie, I nie? to są jakby takie rzeczy, które to, to, było, to było szokujące. E, druga rzecz, myślę, której e, się nauczyłem i która jest, jest e, takim no, zmianą, taką na no, poziomie fundamentalnym, mhm. kompletnie, to jest to, że ja zawsze byłem takim freestylującym kompletnie na ostatnią chwilę robiącym wszystko e, ziomeczkiem uh -huh. i niestety trochę dalej taki jestem, natomiast e, nigdy nie wyobrażałem sobie tego, że kalendarz może w ogóle pełnić jakąkolwiek funkcję w moim życiu, uh -huh. jakby uważam, że to jest największy poziom niewoli, jaki tylko można zrobić, a dzisiaj tak naprawdę bez kalendarza jest e, KO w ciągu e, pa, paru dni. No, tu muszę trochę polepszyć z tobą, bo z jednej strony masz kalendarz, <laughs> z drugiej strony masz już rozchulaną firmę, sporo osób, a z drugiej strony sam robisz nam dzisiaj kawę, i to w sobie właśnie cenię, że ty nie otaczasz się świtą y, jak y, władcy, tylko po prostu jesteś w procesie. No, jakby mówiliśmy się na podcast, więc dlaczego nie miałbyś tam zrobić kawy? Tak sobie myślę. Nie? No generalnie wydaje mi się, że ja przede wszystkim całe życie będę chciał niezależnie od skali firmy, będę chciał być po prostu tym zwykłym mhm. ziomkiem Wojtkiem z Oleśnicy i nie chciałbym nigdy nic w tym zmieniać. Mam nadzieję, że nic mnie nigdy nie zmusi do tego. Mhm. Znaczy, jak mnie zmusi, to porzucę biznes. Był Zbigniew z Oleśnicy, nie? Czy, nie wiem, jak się nazywa? A, był, e, tak, tak, był Maćko ze Zbyszkiem z Bogdańca, opowiadali o tym, że jest jakiś tam tak, z tak. plus w Wiedźminie też, zdaje się, był jakiś mhm. z Oleśnicy. Ty jesteś Wojtek z Oleśnicy. był ja Maćko z Bogdańca Wojtek i Louis z Ja wam to powiem więcej, ja jestem Wojtek z Rataj. W Oleśnicy jest dzielnica Rataje, to jest taka moja mhm. ojcowizna, moje haziaństwo i, I tam, masz to jest, tam mam ten basen, tam mam dom, tam mieszka moja mama, siostra, druga siostra, mhm. moje dzieciaki są, moja żona jest, kochamy to miejsce i jakby ja bym chciał zostać tym Wojtkiem z Rataj. Okej, okay. w takim razie teraz mieliście niepowtarzalną szansę zobaczyć podcast albo słuchać podcast z Wojtkiem z Rataj. Dzięki Wojtku, jeśli ta treść Was do czegoś zainspirowała, zaciekawiła, no to takich treści więcej jest na kanale, dlatego warto go zasubskrybować. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki, cześć. Po więcej historii z doskonalenia procesów w polskich firmach, zapraszam Cię na stronę instytutdb.com. Pozdrawiam, Tomasz Król.